Siema! Tu Para Absurdu. Witamy Was w naszym kolejnym odcinku. I zaczniemy sobie od bardzo ważnych dla nas, przynajmniej, ale dla Was chyba też, informacji. Jak widzieliście, przez ostatni miesiąc regularnie publikowaliśmy filmy prawie codziennie od poniedziałku do piątku. Chcieliśmy przetestować, jakie filmy Wam się najbardziej podobają, ale chcieliśmy też dać Wam oczywiście znać, że wracamy pełną parą na YouTube'a. Wiemy już, jakie filmy Wam się podobają, wiemy, jakie formaty nie do końca przypadły Wam do gustu i widzimy to po Waszych wyświetleniach. W związku z tym chcemy się skupić właśnie na tych filmach. Oprócz tego mamy też jasną od Was informację, że wolicie filmy o wiele dłuższe. Dlatego postanowiliśmy przejść z trybu codziennego na wrzucanie filmów 3 razy w tygodniu, ale dłuższych i najbardziej odpowiadających Waszym potrzebom. Tak więc będziecie nas myli zarazem mniej, jak i więcej. Mamy nadzieję, że Wam to przypadnie do gustu i że zostaniecie z nami. Planujemy, żeby publikować kolejne odcinki 3 razy w tygodniu, poniedziałki, wtorki i czwartki. Może się to gdzieś zmieniać, może być poniedziałki, środy, piątki, ale możecie się spodziewać, że 3 razy w tygodniu nas zobaczycie. A dla tych, którzy proszą o podcast, mamy nadzieję, że chociaż raz w tygodniu uda nam się wrócić do regularnego publikowania, bo jak słyszeliście, byliśmy w stanie to robić, ale ostatnimi czasy przez to, że się bardziej skupiliśmy na filmach, był problem z podcastem, więc próbujemy to wszystko jakoś dla Was połączyć, żebyście wszyscy byli zadowoleni. W teorii znów będziecie mieli nas codziennie, ponieważ jeżeli publikujemy na Parze Absurdu 3 razy w tygodniu, raz w tygodniu w ten wolny dzień będzie podcast i raz w tygodniu na moim kanale Klaudia Klaudi będzie film, to wciąż macie nas razy 5. Także się nie stęsknicie, a my już nie przedłużamy, już nie dobijamy do 8 minut, żeby YouTube dał nam więcej reklam i przechodzimy do odcinka. Dzisiaj wracamy do właśnie jednego z Waszych ulubionych tematów. Czyli? Czyli do Deja! Dej, mam chorą córkę. A, zastanawiam się, co to jest Dej? Co Dej? Jak ja mam z tą prowadzić? Jak ja mam z tą pracować? Program? No bo to Deja! No. Rychu Deja, Peja! Co? Jezu! Czy rodzic jest zobowiązany prawnie do kupna przyborów szkolnych? Kredek, farb, ryży, papieru do ksero? Ryzy. Myślę ryży i się zastanawiałem się, całe szczęście nie żyję w czasach, gdzie trzeba z workiem ryżu chodzić do szkoły. Tym razem to ja mam dzisiaj problem z czytaniem i chciałam tak, o, pewnie nie ma polskich znaków, chodziło o ryży, a później... że rudy. What? Bo jestem rudy? No ryży to taki kolor. No dobra, ja sobie wyobraziłem, że siedzą dzieci w pierwszej do trzeciej klasy w szkole. Ryzy papieru do ksero i podręczników do zerówki? Czy to powinno być w gestii szkoły? No. Serio, jakby tutaj się śmiejemy z Deja, ale na przykład w Stanach Zjednoczonych podręczniki były zapewniane przez szkołę. I były takie, że z roku na rok przechodziły z rąk do rąk. Wiesz co, ale ja trochę nie rozumiem tego pokracznego biznesu. No. Dlaczego nie możemy założyć, że szkoła, powiedzmy, ma pojemność 5 pierwszych klas. No. Każda pierwsza klasa ma do 30-35 osób. Tak. Dlaczego nie kupimy tylu podręczników, ile przewidujemy, że będzie klas i po prostu je trzymajmy? A nie, bo zapomniałem, musimy dorobić pitosiwo, bo co roku wydajemy nowy podręcznik o tej samej treści, z tymi samymi animacjami, grafikami i tak dalej, ale jest nowa okładka. No, też mnie to zawsze denerwowało. Tyle kasy się na te podręczniki wydaje, a praktycznie jest to samo. Dlatego zawsze był najlepszy trip do antykwariatów. Kupowało się stare podręczniki, po których można było rysować. Nikt nie miał nic przeciwko. Później się ich nie dało sprzedać. Ty, ale... bogaczu, właśnie chciałam powiedzieć, a mi zawsze zabraniano. Mnie było, ty pilnuj w takim plastikowym opakowaniu, było, żeby się okładka nie zmordowała, żeby sprzedać. Może dzieci trzeba w plastikowym opakowaniu, żeby sprzedać. Jakaś zniżka dla matki z dzieckiem? Też jestem matką z dzieckiem, proszę kupić drożej. Walki matek! Ej, tak były jakieś te programy z tymi robotami, co ludzie składali swoje roboty, to teraz matki na przykład mogły Jasiu, pędź! I go tam wyrzucają na scenę, Jasiu. To nie powinny być walki dzieci, to powinny być walki matek na zasadzie takie: ja mam dwójkę dzieci, a ja mam trójkę! Ty daj zniżkę, no, ty to, daj zniżkę! Ale po co ci te dzieci? No właśnie dla zniżek, widzisz. Tutaj jedna chce zniżkę, a druga prowadzi biznes, też jest matką. No jest to trudne. Ale pomyśl, że możesz złapać dziecko innej matki, wtedy masz 4 dzieci zamiast 3 i możesz mieć większą zniżkę. Mam 4 dzieci. Albo na przykład usługa wypożyczania dzieci, żeby zdobywać zniżki. Albo kartę wielkiej rodziny. Dzisiaj jadę do Arkady, chcę zaparkować na miejscu wielkiej rodziny, to ja poproszę 3 dzieci. Wypożyczanie dzieci trzeba zrobić. Nie? To jest złoty biznes. A? Matki nas jedzą. Wiem. Szpital w Legnicy szuka lekarza. Oferują 54 tysiące miesięcznie, 225 zł za godzinę. Na bank to jest nieprawda. Anyway, każdy powinien zarabiać tyle samo, niezależnie czy pracuje. W czym doktorek jest lepszy od bezrobotnego? Nie wiem, może...
ratuje życie? A bezrobotny ci nie ratuje życia? Skąd wiesz, że ten bezrobotny ci nie uratuje życia? Na przykład będzie leciała w swoją stronę kula, a bezrobotny... Nie. Czyli zgodnie z tą logiką nie musimy się uczyć, nie musimy zdobywać nowych zdolności, doświadczeń. Wszyscy tyle samo. Przerzucasz gruz? Tyle samo. Ratujesz życia? Tyle samo. Bezrobotny? Więcej trochę. Ja nie wiem, po co człowiek 5 lat studiuje medycynę, męczy się, potem jeszcze bierze na siebie odpowiedzialność czyjegoś życia. Ale myślisz, że ta logika nie jest pokraczna, bo na przykład ktoś ci powie, ja mam 4 dzieci, mi się należy. A ja wtedy mówię, nieważne ile masz dzieci, należy ci się tyle samo zniżki. Spotted Pinchów. Pozdrawiamy wszystkich żyjących w Pinchu. Zajebista nazwa. Chyba, że to jest jakaś grupa ludzi, którzy lubią przerywać pończochy i się nazywają Pinchami. To ja już myślałam bardziej, że lubią, są takie psy pinchery. Poważnie? Nie pozdrawiam pana z Pinchowa, który podszedł do synka do auta, jak siedzieliśmy, gdy mąż podszedł do sklepu i dziecko powiedziało kup lody, a on do swojej powiedział, o właśnie musimy wrócić po lody i wróciłeś dziadu z 3 pudełkami lodów, a nie raczyłeś mojemu dziecku kupić małego i musiałam specjalnie iść po loda. Tak się nie robi. Ja uważam, że każde dziecko powinno mieć takie narzędzie odcinania wszystkich zmysłów, żeby nie widziało, co mają inne dzieci, nie słyszało, a co gorsza nawet nie poczuło. Pamiętam w serialu Jak poznałem waszą matkę, Oni sobie stworzyli takie okulary, nauszniki, że widzieli tylko przez taką małą szparkę, żeby się w mur nie wwalili. Wydaje mi się, że to jest idealne rozwiązanie, bo jak dziecko usłyszy, że ktoś przyjechał Bentleyem, to co, musisz jadzi kupić tego Bentleya Bachorowi? Nie. Ktoś musi oddać tego Bentleya, bo dziecko jest zazdrosne. Albo jak kupił już jednego, on kupi 2. No stać go na jednego, stać go na 2, żeby moje bebe... W razie bebe... czego, jakby jakieś bebe chciało, no, to musisz mieć na podorędziu. Proszę o polecenie naprawdę dobrego lekarza, specjalisty, ginekologa, który zna się na prowadzeniu ciąży. Mam potwierdzoną ciążę bliźniaczą, czyli ciąża będzie trwała 18 miesięcy, a lekarz rozłożył mnie tekstem. Ciąża trwa 9 miesięcy, pomóżcie, bo teraz nawet mąż ma wątpliwości. Muszę znaleźć kogoś, kto się na tym zna. Ale sorry. No, 1 plus 1 równa się 2, tak czy nie? Tak czy nie? Odpowiadaj. Tak czy nie? A czy będziesz miała 2 dzieci? Czy nie? Ale myślisz, że to jest tak, że jedno dziecko się rozwija i ono, myślisz, tak przychodzi na bok brzucha i mówi: stary, teraz ty rośniesz. Teraz czas dla ciebie? Czy jak to jest? Jedno rośnie, wychodzi i mówi: dobra, stary, zwalniam ci miejsce. Teraz ty. No bo jak? Ja. Jak? No wyjaśnij. How? A co, dopiero 4 dzieci. Mogę czytać tak, jak oni piszą, czy mam jednak czytać tak, żebyście zrozumieli? Czytaj. Dobra, to i tak się niewiele zmieni. Miałem taką samą sytuację i którego dnia, gdy moja córeczka biegła po pokojach sąsiadka, stukała czymś w sufit i niunia moja się wystraszyła i na ręce mi skoczyła. Zacząłem stukać w podłogę z dzieckiem na ręku skakać. Dobrze, że napisał, że tym dzieckiem stukało podłogę. Aż niunia moja zaniosła się od śmiechu, a sąsiadka z policją przyszła, która wyśmiała sytuację, odeszli z uśmiechem. A ja tak każdego dnia robiłem, nie wiem jak długo. Pisała, gdzie mogła, na mnie, ha, 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 a ja i dalej, chciała już się po dobroci dogadywać, a ja pewnie i dalej tańce hulańce. Po kilku miesiącach wyprowadziła się, a ja dalej swoje, bo nie wiedziałem. To jest ten moment, no, kiedy przestaje być śmiesznie. To jest ten moment, kiedy mój mózg mówi: stary, ułóż kostkę Rubika, bo to byłoby łatwiejsze do ogarnięcia. To jest masakra, jakby ja wiem, że żyjąc w bloku trzeba się przygotować na to, że nie jest się samemu, ale z drugiej strony nic mnie chyba tak bardziej nie denerwuje, jak nieposzanowanie też czyjejś przestrzeni. Prawda, ale jak się niunia wystraszyła, bo sąsiadka stuknęła w podłogę. Jak się niunia przestraszyła, to masz rację. Może ma ktoś wanienkę do oddania? Chętnie przyjmę, oprócz różowego koloru. Naprawdę, będę wdzięczna. W różowej gorzej się kąpię? Syna też kąpiesz w różowym? No właśnie, wyrodna matko. Syna kąpię w różowym? Różowym kolorem. Dziecko w tej chwili jedyne, co widzi, to kolory. I ty go tym różowym faszerujesz. A jeszcze co? O Barbie poprosi, jak będzie o 3-latka. Ha, tfu! Jeszcze wyrośnie na hetero. Nie mów tak. Sorry, przepraszam. Wiem, ja też bym się bała. Zdjęcie jakieś. Aha, czego? Dziecka. No bo nie wolno, no. Co? Matiemu, dziecko. Pff, już zanosi. Umiera, umieram. Dziecko ma brzydki uśmiech. Bardzo mi przykro, ale może to być kwestia opętania. Mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze. Pozdrawiam serdecznie z Panem Bogiem. Przeczytaj imię osoby, która to napisała. Grażyna, no.
wszystko jasne. Przepraszamy z góry wszystkie Grażyny, które nas oglądają, ale wiemy, że macie taką funkcję wczytaną, że jak śpicie, to z automatu piszecie komentarze tego typu. Wszystkie absurdalne Graszki pozdrawiamy, jesteście super, ale nie absurdalne Grażyny. A teraz przejdźmy do opętanego dziecka. Egzorcyzmy Jessica Cox, czy coś takiego. Jessica Cox! I tam wiesz, na taki... To brzmi jak straszny tytuł w ogóle filmu dla dorosłych. Ale wyobraź sobie taki egzorcysta na 24 metrach kwadratowych. Odsuńcie tą wersalkę, tą meblościankę, bo tutaj będzie się rzucało. A dziecko tylko. Nie! Dziecko, szybko, szybko na plebanie, szybko. To dziecko jest opętane. Prawda, jakby ksiądz podbiegł do mojego dziecka i powiedział: szybko na plebanie, rodzice zostańcie tu, szybko na plebanie. Ja nie wiem, czy ja bym chciał dalszy przebieg tej sytuacji obserwować. Nasz kanał zostaje zamknięty, Mateusz, przez twoje komentarze. Kobietki, potrzebna mi pomoc. Poszukuję niani do 2 chłopców, do 3,5 lat. Jeszcze raz. Kobietki, potrzebna mi pomoc. Jeszcze raz. Co? Proszę cię, kicie jakby całym ciągiem. No, ale kobietki, kobietki, potrzebna mi pomoc. Poszukuję niani do 2 chłopców do 3,5 lat. Godziny ranne od 7 do 9. Rozpatrzam tych, którzy chcą pomóc bezinteresownie, to znaczy bezpłatnie. Cieszę się, że wyjaśniła, co znaczy bezinteresownie. Godziny ranne 7 do 9. Nawet nie są takie długie ilości. No nie są, nie można, są. Można to potraktować jako taką wersję trialową niani. Czy chcesz dziecko na przykład i wtedy przychodzisz, to jest tak jak ostatnio mieliśmy, no, że ktoś chciał pieska, ale nie może kupić, więc chce tylko na kilka godzin rasowego się pobawić. To jak chcesz mieć dziecko i chcesz się sprawdzić, to idziesz na taką nianię za darmo. A ja mam inną propozycję. Te dzieci w tych 2 godzinach można zmonetyzować. I na przykład wynajmy dzieci w godzinach rannych 7 do 9 możecie iść na kartę dużej rodziny, wjeżdżacie do całego domu albo całym metrem możecie jeździć. To jest po prostu źle skonstruowane ogłoszenie. Dokładnie. I tyle. Ludzie, myślcie biznesowo. Dzieci mogą zarabiać od pierwszego dnia swojego poczęcia. Ja chcę tylko powiedzieć, no, że nie rozumiem, jak można chcieć, żeby ktoś zajmował się dziećmi za darmo. Wszystkie mamy, które nas oglądają, największe szapoba, bo jak my jesteśmy w gronie, gdzie są dzieci nawet przez kilka godzin i chcemy dać odpocząć rodzicom i my się pozajmujemy trochę bardziej tymi dziećmi, to wow. Ja później wystawiam fakturę. Wow, jesteśmy pod wrażeniem, że dajecie radę, bo to jest no w ogóle jest, jazda bez trzymanki. Jest to praca na 3 etaty w ciągu połowy etatu. Tak, więc za pilnowanie dzieci tym bardziej powinna być w ogóle płaca większa niż lekarza. I tym optymistycznym akcentem... Widzimy się z wami już w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, pa! Pa!